Mieszkaliśmy we wsi Okopy, niedaleko Suchowoli, 2-3 domy dalej od państwa Popiełuszków. Pamiętam panią Mariannę, matkę księdza Jerzego. Była mądrą, serdeczną kobietą. Kiedyś powiedziała mojej mamie, że rodzice nie wychowują dzieci dla siebie. Muszą być gotowi, żeby wypuścić je w świat. Miesiąc przed tym wszystkim ksiądz Jerzy odwiedził rodziców i zostawił sutannę do zacerowania. Wiedzieliśmy, mimo iż byliśmy dziećmi, że ksiądz tam, w Warszawie, jest kapelanem Solidarności i bardzo wspiera strajkujących robotników. Odprawia mszę za ojczyznę i że ciągle śledzi go milicja. Mama powiedziała, że za księdza Jerzego trzeba się bardzo dużo modlić, więc modliliśmy się. W dniu, kiedy w telewizji usłyszeliśmy, że księdza Jerzego porwano, chyba wszystkie rodziny przyszły na nabożeństwo różańcowe. Potem wieś obiegła wiadomość, że ksiądz Jerzy nie żyje, został zamordowany. A pani Marianna ze swoim drugim synem Józefem gdzieś pojechała. Słyszałem, jak dorośli rozmawiali, że to na rozpoznanie zwłok księdza Jerzego. Morderców księdza Jerzego złapano i skazano w pokazowym procesie. Prawdziwych zleceniodawców nie osądzono nigdy, a zabójcom w wyniku amnestii znacznie skrócono wyroki.